Dzięki. Słuchajcie, no tak zostałam przedstawiona, że już przynajmniej pierwszy slajd przechodzi, także przejdźmy dalej. Przejdźmy do tego, czemu tutaj dzisiaj będę Wam opowiadać o Reakcie. No czemu? Zajmuję się WordPressem od 2011 roku, tak jako pasjonat. Wiecie, ktoś mi zrobił stronę, ale później zapomniał powiedzieć, że trzeba ją zaktualizować. Jak się zaktualizowała, to się wysypała i ja stwierdziłam, dobra, nie będę płacić, ja się tego nauczę. I gdzieś to programowanie było cały czas, teraz troszeczkę bardziej też z Reactem, z Vue, z tymi różnymi dziwnymi wynalazkami frontendowymi mam do czynienia. Natomiast no, ponieważ jestem na granicy trochę światów, no to też patrzę, co się dzieje po jednej stronie i co się dzieje po drugiej stronie. Patrzę, jakie są oferty pracy, patrzę, z czym do mnie przychodzą klienci, czego ode mnie chcą. No i też bym chciała wiedzieć, w co zainwestować swój czas. Czy bardziej w pójście w WordPressa, czy bardziej pójście w jakieś inne technologie, które mogą przynieść trochę inne projekty. No i ta prezentacja jest owocem takiego pytania, które padło parę miesięcy temu. Kolega, który wie, że zajmuje się WordPressem, pisze do mnie na LinkedInie. Ty słuchaj, a czy ty się zajmujesz Vue? Ja mówię, no umiem, no. A co trzeba? Albo mamy taki projekt. Bo mamy WordPressa, ale mamy też Vue. No i to też... Było dla mnie takim punktem wyjścia do refleksji, no dobra, znam tego WordPressa, no znam te biblioteki, tam frameworki, coś tam w nich robię. Co jest na pograniczu? Co się dzieje z WordPressem? Skąd to Vue się wzięło? I stąd ta prezentacja. O, klikacz nie działa, działa. Dobra. To zacznijmy od przyjrzenia się WordPressowi i od tego, co jest w jego trzewiach, bo wbrew pozorom już w trzewiach WordPressa mamy Reacta od jakiegoś czasu. Jak zajrzycie do panelu użytkownika, znacie to. Ten panel, dwa. Kto nie zna, ręka do góry? Może inaczej, kto zna, ręka do góry? Dobra, o! Czyli są WordPressowcy na sali. Jak weźmiecie pod uwagę ten panel stary, który włączamy wtyczką Classic Editor, no to on, okej, okay, nie ma w nim nic z Reacta, ale jak ktoś robi headless WordPressa, o którym też będę mówiła, no to już raczej się przerzuca na ten panel, bo wiemy, że jak coś w Gutenbergu będzie grzebał, to tego nie będzie widać na frontendzie. Bo to jest zupełnie inna bajka, ale o headlessie jeszcze będzie. Natomiast Gutenberg, który już jest z nami od jakiegoś czasu, no trochę tego Reacta w trzewiach ma i jeżeli chcemy cokolwiek rozwijać już z poziomu deweloperskiego, to tego Reacta trzeba umieć. No co prawda to, co mówią na stronie, że tam wystarczy tylko edytor kodu, Node.js i tam środowisko lokalne do rozwoju, no świetnie, no może i wystarcza, ale jak już sobie popatrzymy dalej na składnie, no to nie przypomina klasycznego PHP. A jak popatrzymy jeszcze dalej w dokumentacji, no wybaczcie, ale use effect też nie jest częścią PHP, tak? Więc już ten Gutenberg pokazuje, że coś się dzieje takiego, że te inne technologie ze świata Reacta wchodzą do WordPressa. No dobra, dalej. Mamy ten panel użytkownika, ale mamy też szablony. No WordPress stoi szablonami. O wtyczkach dzisiaj nie będzie, bo tam jeszcze za bardzo nie grzebałam, natomiast szablony. No i mamy rozwiązania na start low-code, no-code. Słynne page buildery i full-site editing. No wydawałoby się, że gdzieś wśród tych wtyczek może być coś, co może mieć Reacta w trzewiach. Czy ma? No, poszłam trochę na łatwiznę, wzięłam chyba najsłynniejszy page builder na start, Elementora. No tutaj raczej PHP-owcy się odnajdą, bo to jest ich świat. Natomiast zakładając, że niektóre page buildery mogą, słuchajcie, nie moja bajka, bo ja piszę od nowa, po prostu od zera motywy, więc ja się w page buildery nie bawię. Natomiast dałabym sobie, dobra, może uciąć nie, ale postawiłabym 100 zł na to, że spokojnie któryś page builder zaczepia się o Gutenberga, no to jak zaczepia się o Gutenberga, no to znowu mamy tego Reacta w trzewiach, tak? Full site editing, kolejny kawałek. Tutaj to było moje pierwsze doświadczenie z full site editingiem, także wybaczcie, że nie jest aż tak dopracowana ta strona, ale przekaz jest. Natomiast jak wejdziecie w trzewia, no to znowu, okej, mamy templatki HTML-owe, mamy jakąś tam składnię markupową, coś tam jest takiego, co no, łatwo się tego nauczyć, ale jeżeli ktoś by chciał się pobawić dalej, to może jeszcze sobie sięgnąć do Gutenberga. To jest jakiś tam jeden kierunek, powiedzmy, to co do tej pory Wam przedstawiłam, w którym idzie WordPress, tak? Czyli rozwiązanie takie, które z jednej strony dają sporo przestrzeni komuś, kto chce zbudować swoją stronę od zera, na swoich warunkach, bo nie ma pieniędzy na dewelopera, ale z drugiej strony musi się znaleźć deweloper, który zakoduje to.
Tak, i jest w tym coraz więcej tego React. No dobra, dalej. Motywy klasyczne. Kto z was pisze motywy głównie w oparciu o PHP? W sensie nie mówię o stylowaniu, ale o taki, okej, no to jest was trochę. Czyli te klasyczne motywy, gdzie mamy ten czysty PHP, Laravela, jakieś, nie wiem, Blade'a, ACF-y zaciągamy sobie albo korzystamy z Bedrocka bądź Sage'a. I znamy to na pamięć, tak? No to tutaj jest sam PHP. Dopóki ktoś opiera się na tych rozwiązaniach, to dużo z wszechświatem Reacta do czynienia nie będzie miał. Ale, mamy ten słynny headless WordPress. Czyli WordPress, w którym sama instalacja WordPressa robi za backend, a na frontendzie mamy co chcemy. Czyli to jest ulubione miejsce, ulubiona przestrzeń prezesa naszej firmy, który chce mieć dopracowaną stronę według tego, co mu się wyśniło. No i w PHP to możemy powiedzieć, no trochę to zajmie czasu. Jak weźmiemy framework frontendowy, no to proszę wysupłać pieniądze, mamy grupę frontendowców, my to panu napiszemy, tak? To nie jest kwestia tego, że ja mówię, że PHP jest zły, bo jest zajebistym językiem. Natomiast widząc, co się da zrobić w PHP i jak robię coś we frameworku, no to widzę też, jakie mogą być potencjalne zalety tych wszystkich frameworków czy bibliotek. No i mamy tutaj ten Static Site Generator, ale mamy też Reacta, mamy Vue, mamy Angulara. Da się podpiąć Angulara do WordPressa. Mamy Gatsby'ego, który powoli, no dobra, może nie umiera, ale jest gdzieś w tle, mamy Nexta, mamy całą masę innych rzeczy, które bardziej nam się kojarzą z frontendem, z rodziną Reacta, z tym kawałkiem programowania, no ale jest możliwe zrobienie strony właśnie w oparciu o to, mając na backendzie WordPress. Marketingowcy się cieszą, bo dodają treści w ten sam sposób, co wcześniej. Prezes się cieszy, bo ma swoją wymarzoną stronę. Frontendowcy się cieszą, bo kodują. Jest to możliwe, dlatego że mamy takie łączniki. Mamy klasyczne REST API od wersji chyba 4.7 WordPressa. Mamy wtyczkę GraphQL, no i mamy samego GraphQL-a, którym możemy zaciągnąć sobie te dane i robić na frontendzie, co nam się żywnie podoba. No tutaj już ogranicza nas tylko wyobraźnia, tak? Headless ma swoje tam wady, zalety. Niektórzy go kochają, bo jest skalowalny, bo jest podobnież bezpieczniejszy, szybszy. Wiecie, to z prawdą jest jak z pewną częścią ciała, każdy ma swoją własną, także trochę bym brała też dystans na te wszystkie zachwyty, achy i ochy. Natomiast no, to jest właśnie przestrzeń, w której nagle okazuje się, że jest sporo czegoś poza tym PHP-em i WordPressem, tak? I jest coraz więcej projektów, bo coraz więcej firm korzysta z tego rozwiązania. Jest jeszcze ciekawe jedno rozwiązanie, z którym ja się spotkałam, czyli taka absolutna hybryda, której ktoś sobie wymarzył, że ma stronę na WordPressie i tam normalnie wrzuca co trzeba, jakieś tam treści i tak dalej, ale aplikację ma napisaną w jakimś frameworku, typu nie wiem, właśnie Vue, w Reakcie, w Angularze i tak dalej. I sobie aplikację trzyma obok, normalnie się ktoś loguje ze strony WordPressowej na tę aplikację napisaną w innym języku, natomiast stronę ma w PHP i potrzebuje kogoś, takiego dewelopera jak ja, który połączy jeden i drugi świat i będzie wiedział, co z tym zrobić. No właśnie, ja tu użyłam sformułowania WordPressowej wojny, no bo to jest troszeczkę taka wojna, tak? Bo jeden rabin powie tak, trzeba siedzieć przy PHP, drugi rabin powie nie, trzeba pójść w headless WordPressa. No to pojawia się pytanie, kto wygra to starcie? Ja myślę sobie tak, jeśli chodzi o małe projekty, małych przedsiębiorców, mniejsze przedsiębiorstwa, tak? Zdecydowanie wygra czysty WordPress i PHP. Czemu? No bo jest mniej, że tak powiem, roboty przy tym, tak? Jak mamy headlessa, no to jednak trzeba dwa mieć różne serwery i trzymać jedną rzecz, jedną część, tak? Backend na jednym, frontend na drugim. Jeszcze zazwyczaj serwery, które trzymają WordPressa klasycznego, nie są dostosowane do tych aplikacji, które gdzieś tam na Node lecą, więc jest kopa roboty z tym, żeby to wszystko połatać. Więc jak ktoś jest przedsiębiorcą, to nie będzie mu się chciało inwestować dwa razy więcej pieniędzy, żeby mieć stronę, którą no, jeszcze trzeba do niej dołożyć, żeby dwa razy więcej roboty było, żeby i na froncie, i na backendzie się to wszystko zgadzało. Wiem, bo napisałam sobie jakiś czas temu taki side project w Reakcie i tak jak po roku na WordPressie, no wiecie, zaktualizujecie WordPressa, no dobra, no strona może trochę się tam wysypie, ale działa, nie? Jak zaktualizowałam wszystkie biblioteki, które były w Packet.json u mnie na projekcie, tym side projekcie, to mi się wszystko wysypało. No więc tu jest cała masa roboty. Nie każdemu się będzie chciało w to inwestować, no sorry.
Poza tym też sporo osób, jeżeli mają przynajmniej taką bazową wiedzę na temat kodowania, taką co powiedzmy 15 lat temu to już się wchodziło jako junior do branży IT, no teraz już nie. Natomiast jeżeli ktoś już ma taki poziom wiedzy, to jest w stanie spokojnie sobie doczytać dokumentację, full site editing i zrobić sobie taką stronę. Jeszcze sobie coś tam dopisać. Wywali się? No może się wywali, tak? No, Kowalski będzie szczęśliwy, że zrobił sobie stronę. Doda jakichś głupich wtyczek? No doda całą masę. Będzie wolno szła? No będzie, ale zrobi sam. Czyli w tych przypadkach zdecydowanie WordPress wygra. Natomiast mamy jeszcze tę drugą stronę, czyli te większe projekty. No i tutaj już nie byłabym pewna co do takiego całkowitego zwycięstwa WordPressa. No bo właśnie, jest spory hype, jeśli chodzi o headlessa, tak? Wszyscy teraz, no dobra, może nie wszyscy, ale sporo osób chce mieć tego headless WordPressa, bo to jest szybsze, bezpieczniejsze. Wpiszcie tutaj sobie, co chcecie. I też headless WordPress daje sporo możliwości do zakodowania w szybki sposób na froncie najbardziej szalonych snów ludzi, którzy projektują tę stronę, którą mamy napisać. Więc w większych projektach komercyjnych, no już jeżeli się gdzieś tam ma tego WordPressa w tych projektach, to raczej przyda się wiedza o czymś z ekosystemu Reacta. Ja tak trochę podchodzę z dystansem do headlessa, bo to nie jest rozwiązanie na wszystko, chociaż czasami mam wrażenie, że jest. I że to wygląda mniej więcej tak. Natomiast no, okej, okay, to co gdzieś tam się pojawia na przykład na stronie WP Engine. Statystyki są takie, że coraz więcej osób chce mieć tego WordPressa headless. No okej, okay. Może być to trochę taka samospełniająca się przepowiednia. Natomiast mam wrażenie, że jest coraz więcej tego Reacta, tych rozwiązań około Reactowych. Jeżeli ktoś będzie chciał się rozwijać, to będzie musiał dobrze znać WordPressa, ale za jakiś czas też z tym frontendem się zaprzyjaźnić, żeby no, sięgnąć po większy kawałek tortu. Bo umówmy się, jeżeli jest tak, że jedne nożyce, jedna strona WordPressa idzie w rozwiązania, że ktoś, kto sobie instaluje WordPressa u siebie, może zrobić większość rzeczy sam, no to będzie tutaj mniej zleceń, tak? A z kolei więcej będzie na projektach, w których będzie trzeba zakodować coś więcej. No ale to coś więcej to już nie będzie tylko WordPress i PHP. Odpowiedź, jeśli chodzi o tamten projekt, była tak. Tak robię w Vue i dołączę. Natomiast, no właśnie, za tą odpowiedzią idzie taka świadomość, że jednak z tym frontendem trzeba się zaprzyjaźnić, bo tutaj zaczyna się robić dużo ciekawych projektów i zaczyna się pojawiać sporo pieniędzy. A to jest też ważne w tej całej zabawie. Także tak. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Slajdy są tutaj. Jakbyście chcieli mnie znaleźć, to jestem na LinkedInie, na Instagramie. Także zapraszam. Dzięki.